Niektórzy mówią, że Kościół jest taką puszką, yy, jak konserwa, że... że... Zamknięty, hermetyczny, Ta. nie dopuszcza żadnych zmian. Pokój, dobro. Pokój, dobro. Słuchajcie, witamy Was w naszej stodole, bo tu właśnie pada deszcz, być może zaraz głos słyszycie i... Jeden ptak karmi inne małe ptaszki, więc to też będziecie pewnie w tle słyszeć. To już tak przepraszamy za warunki na tutaj Franciszkańskie. Chciałoby sp... się powiedzieć takie życie, jakieś Taki <laughs> życie, takie życie, taka śmierć, Jakie <laughs> życie, taka stodoła. <laughs> <laughs> Słuchajcie trochę o tym konserwatyzmie w kościele. Najpierw myślę, że pojęcia musimy jakoś ustalić, czym jest w ogóle sam konserwatyzm. Bo wielokrotnie niektórzy myślą, że konserwatyzm to jest coś takiego hermetycznego, stałego, w takim ujęciu bardzo negatywnym, tak? Czyli że wszystko się zmienia, to się też powinno zmienić, a jednak właśnie z różnych powodów coś jest takie no, zapuszkowane, prawda, czyli coś nie dzisiejsze, byśmy powiedzieli, nie? To jest chyba, to, to, chyba to jest ten to negatywny Taki odcień. Archa archaizm. archaiczne właśnie. No. no właśnie. E, natomiast słowo e, konserwatyzm, bierze się od słowa konserware, czyli od zachowywać. Są też puszka, puszkach w sobie... Albo konserwujemy coś, prawda? Coś no, jest zakonserwowane. Tak jest, no, czyli ja tu, zachowane, no dobra. No, Wiemy, o co chodzi. I... Y, i teraz kościół jest konserwatywny, bo musi być konserwatywny do tego, że kościół musi zachowywać to, co otrzymał od Jezusa, czyli nie może tego zmieniać, ponieważ to nie kościół wymyśla sobie dekalog, to nie kościół wymyśla sobie, nie wiem, przykazanie miłości, to nie kościół wymyśla sobie to, o czym mówił Jezus, tylko kościół, czyli wspólnota ludzi, tak, w, której, w której działa Bóg, działa Duch Święty, otrzymała od Boga pewne prawdy, prawdy dotyczące życia, świata, dotyczące relacji, ostatecznego przeznaczenia człowieka, grzechu, łaski i tych te, 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 prawd, te prawdy musi strzec. Nie może sobie zmieniać. To, to nie jest tak, że teraz tutaj zbierze się jakaś grupa biskupów, albo, albo my tutaj we dwóch yy, ustalimy sobie na przykład, że co? No tak, to pomajstrujemy, pomajstrujemy w tym dekalogu, może, może w tym rozumieniu właśnie dekalogu, zmienił się świat, zmienia się prawda, zmienia się człowiek. To, to nie da się tak, my nie mamy prawa, jako wspólota kościoła, do, do, niszczenia, do przekształcania jakiejś mutacji tego, co nam dał, co nam dał Bóg. Świat się zmienia. A nauczanie kościoła przez cały czas jest takie same. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby, gdyby Kościół zmieniał co chwilę nauczanie, czyli że w tym wieku to jest prawdą, a za chwilę to już nie jest prawdą. Na tym etapie życia dla ciebie to jest sensem twojego życia, a za chwilę to już nie jest sensem twojego życia. Tak działa właśnie współczesny świat. Moduluje, moduluje rzeczywistością pod, pod potrzeby, pod zachcianki człowieka. Natomiast Kościół działa trochę inaczej. Kościół przedstawia ludziom prawdę o świecie, która jest niezmienna, i tak właśnie, tak jak nauczał Jezus o pewnych rzeczach, tak, tak i my teraz nauczamy. A to, że to się ludziom nie podoba, jest niewygodne, to jest trochę inny problem. To jest, to jest trochę inny problem. I niektórzy mówią: Pozmieniajcie to w kościele, bo już w ogóle nie będziecie mieli młodych. Ja powiem inaczej: Pozmieniajcie to w kościele, to już, to, to, to już nie będzie Kościół. No. Tak bo wiele osób mówi dostosujcie kościół do potrzeb współczesnego człowieka. Kościół, człowiek ma taką potrzebę, człowiek chciałby tak żyć, jak on sobie to wymyślił. Więc kościół niech dostosuje się, niech dostosuje prawo. Nawet, nawet w teologii pojawił się taki termin jak adjournamento, który właśnie przez niektórych jest interpretowany jako dostosowanie nauczania kościoła do jakby potrzeb współczesnego człowieka, i ja się z tym zgadzam. Tylko jest to związane z tym, że Kościół w swoim nauczaniu kładzie akcent na problemy, z którymi ma współczesny człowiek. Na przykład, pojawia się problem wierności małżeńskiej, to Kościół nie zmienia swojego nauczania dotyczącego wierności małżeńskiej, ale szuka argumentów, uzasadnia, akcentuje, y, zachęca, y, prawda, żeby w tej wierności żyć, bo Jezus mówi, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza, rozumiemy? A ponieważ to pojawił się problem, więc Kościół stara się ten temat jakoś tak bardziej, upuklić, bardziej uwyp wy, uwypuklić, bardziej go, bardziej go jakoś przedstawić, żeby zachęcić do tego, żeby ludzie żyli zgodnie z, z prawem Bożym. Y, można byłoby no, inne tematy też poruszać Kiedyś był bardzo mocno poruszany temat zabijania, aborcji, więc też dużo się o tym mówiło, nie zmieniając nauczania Kościoła, nie zmieniając doktryny, ale starając się pokazać ludziom, że to, co, co propo proponuje nam świat, jest niezgodne z Bożym prawem, jest niezgodne z dekalogiem, jest niezgodne z tym, czego naucza Pan Jezus, więc trzeba postarać się to zmienić nie zmienić prawo, ale zmienić postępowanie człowieka. I to na tej zasadzie kościół dostosowuje się do współczesnego człowieka, widząc jego problemy, widząc jego potrzeby. Na przykład ja uważam, że dzisiaj. Wielką, wielkim, takim problemem, czy znaczy też wielką tęsknotą człowieka jest, jest, cisza, jest spokój. I wydaje mi się, że takim rozwiązaniem będzie wyjście z taką propozycją, na przykład domów rekolekcyjnych, jakiejś, pustelni, gdzie, gdzie, ludzie mogliby przyjść, spotkać się, wyciszyć się, wyłączyć te telefony, smartfony, bo takie jest zapotrzebowanie człowieka. Zająć się człowieka. sobą. Nie? Zająć, zająć się sobą, sobą i swoją życiem. relacją, mhm. swoją relacją ze sobą i swoją relacją z Panem Bogiem. Rozumiemy, jest, jest problem. Człowiek człowiek przeżywa jakieś egzystencjalne rozdarcie na, na różnych płaszczyznach, więc, więc Kościół widzi to i w tym sensie myślę, że można powiedzieć, że to jest taka jakby terapeutyczna rola Kościoła. To właśnie to, o tym szpitalu polowym, o którym też papież Franciszek mówi, że my, my widzimy tę biedę człowieka i staramy się pomóc mu, a nie mówimy, że to już nie jest chorobą. Rozumiemy? Mhm. Bo świat by chciał, żebyśmy powiedzieli, to już nie jest chorobą. Nie? A my mówimy Nie. My, trzeba temu człowiekowi pomóc, żeby go znowu uzdro żeby go uzdrowić. Jeśli macie pytania, przesyłajcie na adres bez sloganu let. Tak, zapraszam na wieczorne spotkanie, nasz taki wieczorny blog e, modlitewny na naszym kanale bez sloganu na YouTubie e, o 21.45. Dzięki za wsparcie na Patronite, A ja tutaj będę już teraz z maniaka powtarzał, jeżeli ktoś chce pójść drogą Świętego Franciszka. Zapraszamy do. Franciszkanów, prowincja świętego Franciszka Zasyru. Szczegóły na brat Franciszek. Pokój dobry. Pokój, dobro.